Witam, witam. Gminne wieści na ekranie, tym razem z miejscowości Zalesie, a dokładna lokalizacja to Cypel, ścieżka edukacyjna Zalesie. Właśnie w tej chwili ją przemierzam. Idealna trasa na wakacyjny wypoczynek, którą możemy sobie organizować pieszo bądź rowerowo. Bardzo interesująca, jak widać, trasa. Przede wszystkim bezpieczna. Za chwilę pokażę Państwu bardzo ciekawe miejsce na tej trasie. Dotarłam. Za mną właśnie to zapowiadane miejsce. Myślę, że bardzo interesujące. Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa, właśnie usytuowana na ścieżce edukacyjnej Zalesie. Położona tutaj, zlokalizowana u styku samego jeziora Chełmżyńskiego. Jak się Państwo przyjrzycie, to naprzeciwko dokładnie znajduje się nasz ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, bardzo dobrze widoczny. Myślę, że latem będzie odwiedzana przez przejezdnych właśnie tą ścieżką. I myślę, że idealne miejsce na wypoczynek indywidualny, bądź nawet i z rodzinami. Ścieżka liczy 2 km prawie. Na ścieżce znajdują się dość ciekawe miejsca postojowe, ponieważ oprócz takich walorów rekreacyjnych, ścieżka ma przede wszystkim walory edukacyjne. Na jej trasie ulokowane są tablice z informacją przyrodniczą, które mogą być wykorzystywane do lekcji przyrody z dziećmi. To przykład akurat takiej jednej z tablic edukacyjnych. Myślę, że fajna rzecz, nawet na spacerze z rodzinami całymi może być wykorzystywana do takiej wspólnej zabawy dzieci z rodzicami. Można ją wykorzystać. O, tutaj dla przykładu możemy sobie odgadywać nazwy drzew, roślin. Powoli ścieżką zbliżamy się do miejsca rekreacji. A to, jak widać, taki troszkę inny fragment ścieżki, który ją wyróżnia spośród całej długości, taki bardziej widokowy, powiedziałabym. Przejeżdżając ścieżką, na pewno uwagę zwracają pomosty u brzegu jeziora. Znajduje się kilka takich pomostów wędkarskich, ale również i takie pomosty jak ten tutaj po mojej prawej stronie, takie bardziej o charakterze rekreacyjnym, widokowym, ale również tutaj na terenie rekreacyjnym na Cyplu znajduje się specjalne miejsce do wodowania łodzi. Także tutaj na jezioro wypływają pontonami, kajakami, łodziami, także naprawdę jest ku temu idealne miejsce, aby po prostu móc z takiego sprzętu wodnego korzystać. Jak widać, kolejny przystanek na ścieżce edukacyjnej Zalesie, kolejna z tablic edukacyjnych, tym razem obrazująca florę okolic jeziora Chełmżyńskiego. Ja wsiadam na rower i jadę dalej ścieżką prosto do ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w Zalesie. Mały i duży w gminie Chełmża wie, że najlepszym miejscem na wakacyjny wypoczynek jest ośrodek rekreacyjny w Zalesiu. Ma plażę, wodę, słońce. To wszystko, co najbardziej latem każdemu potrzeba do pełnego wypoczywania. Ośrodek wypoczynkowy w Zalesiu nad jeziorem Chełmżyńskim serdecznie zaprasza turystów. W tym sezonie takie nowości, które myślę najbardziej skusiłyby tych, którzy nie są jeszcze zdecydowani, żeby nas odwiedzić, bądź jeszcze nigdy po prostu u nas nie byli, to rozszerzona oferta gastronomiczna. Mamy w barze takie specjały, jak chociażby wędzone pstrągi, które są prawdziwym hitem, bym powiedziała specjałem naszego ośrodka. Mamy do dyspozycji grillo-wędzarnię w stylu amerykańskim. Dzięki niej serwujemy również takie pyszności jak swojskie kiełbaski, szaszłyki oraz burgery z szarpaną wieprzowiną, z karkóweczką. Mogą być same albo w zestawie z frytkami. A na deser również coś pysznego. Słodkie gofry z prawdziwą bitą śmietaną. Co w ramach rozrywki Państwo proponujecie na sezon? Już od kilku lat organizujemy imprezy o nazwie Zalesie Beach Party. Są to imprezy, które cieszą się niezwykłą popularnością. Również i w tym sezonie
Mamy w planie takie imprezy. Pierwsza już niedługo, na rozpoczęcie wakacji. Później planujemy kolejne wydarzenia, myślę, że przynajmniej jeszcze dwa w tym sezonie. Występują najsłynniejsi przedstawiciele muzyki klubowej. A jeszcze tutaj może przy okazji wspomnijmy, co z bazą noclegową, bo tutaj ośrodek dysponuje jednak taką bazą. Dla mniej wymagających jest to pole namiotowe, gdzie można rozstawić namiot, można przyjechać z przyczepą kempingową. Dla tych, którzy potrzebują troszkę więcej wygody, mamy do dyspozycji 10 domków letniskowych o dwóch rodzajach standardu. Nazwaliśmy je tak roboczo domki Classic i nasze świeżo wyremontowane domki Prestige. Każdy z nich posiada łazieneczkę. Jest też aneks kuchenny z płytą indukcyjną, jest czajnik, są tarasiki, przy większości z domków są również grille obok. W ofercie bazy noclegowej mamy jeszcze jeden taki specjalny domek. Mieści się on na małej plaży i będzie on dostępny już w tym sezonie. Kończymy właśnie jego remont. To jest taka oferta specjalna, ponieważ nie dość, że znajduje się on w odosobnieniu od pozostałej części naszej bazy noclegowej, to jest on większy. Jesteśmy w trakcie robienia takiej strefy chillout, gdzie będą rozstawione leżaki, gdzie mamy światełka bardzo klimatyczne, można się wieczorem zrelaksować. Uzupełniamy ofertę wypożyczalni sprzętu wodnego, zakupiliśmy nowe rowery wodne. Staramy się cały czas dbać o naszych klientów i gości i po prostu się rozwijać. Super, także ośrodek się rozwija. Jeszcze nie mogłabym nie wspomnieć tutaj o sąsiedzie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego. Mam na myśli tutaj Toruński Klub Żeglarski, który też tutaj ma lokalizację przy małej plaży z pomostem. Nic dodać, nic ująć, przybywać do Zalesia, wypoczywać. Zapraszamy. I cieszyć się z lata. Ona się tam wzięła piękna niczym świat. Czy jak syrena wyszła z morza, czy ją przygnał wiatr? Witamy lato. Zalesie 2021. Trwa czwarty zlot grup rekreacyjnych. Teraz grupy przybywają, rejestrują się. Następnie przejdziemy na teren rekreacji, gdzie odbędzie się festyn powitanie lata. I ocean przy ziemi zaraz by. Pożegnaj się z dziewczyną na Longshore. Żegnaj Landio, czas drogę mi już. Bo cię gotowa stoi moja łódź. Na wielki ocean przyjdzie mi zaraz wejść. I pożegnać się z dziewczyną na Longshore. Ująłem ją za rękę delikatną jak latem mały motyl albo róży kwiat. Poszedłem z nią na plażę wsłuchać się w szumfar. Pokazałem jasno włosy wielki morza czar. Żegnaj Irlandio, czas drogę mi już. Porcie gotowa stoi moja łódź. Na wielki ocean przyjdzie mi zaraz wejść. I pożegnać się z dziewczyną na Longshore. Żegnaj Irlandio, czas drogę mi już. Porcie gotowa stoi moja łódź. Na wielki ocean przyjdzie mi zaraz wejść. I pożegnać się z dziewczyną na Longshore. Ze mną będę płyniemy w długi trudny rejs. I z piękną dziewczyną przyjdzie rozstać się. Słuchajcie państwo, dzisiaj pierwszy raz zrobiliśmy nieco na oboczu otwarcie, nieco na oboczu. Jak ktoś będzie chciał sprawdzić, co się dzieje dzisiaj w Zalesiu i w grocie, to zrozumie, dlaczego schowaliśmy się dzisiaj na cyplu, ale tak naprawdę nie schowaliśmy się, bo tu jest dużo miejsc parkingowych, tu jest naprawdę też nasze miejsce. Udało się gminie zrealizować też inwestycję, która łączy dzisiaj Cypel z głównym ośrodkiem. I jest przede wszystkim dostęp do jeziora. Nikt tutaj nie zagrodził na tym całym odcinku brzegów, o co cały czas gmina walczy. Mam też życzenia od prezydenta Torunia. Też zrobił 3 upominki, które będą rozlosowane wśród grup, które się zebrały. No i oczywiście życzy nam udanego sezonu. Oby tutaj bezpiecznie było zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Myślę, że ważne słowa pana prezydenta. I prezydent Torunia zapewnia nas o
przyjaźni między mieszkańcami Torunia i mieszkańcami gminy Chemrza i za to mu brawa. Przybyło tu parę osób, które chcą przeciąć tą wstęgę. Ci, co bywają co roku na naszym święcie, wiedzą, że to jest taka wstęga błękitna jeziora. Jeszcze jedno słowo, chcę Państwu, żebyście wiedzieli, że przecinając tą wstęgę, tak naprawdę przecinamy dzisiaj ścieżkę łączącą Cypel z ośrodkiem głównym w Zalesiu. To też jest otwarcie takie symboliczne tej ścieżki. Dobra, to zapraszam gości. Słuchajcie Państwo, wróżymy, oby sezon był udany, bezpieczny, żeby świeciło słońce. Nie wiem, czy musimy codziennie konkurować z Chorwacją i z Grecją, ale myślę, że pogoda by się przydała na sezon. Ja może bardzo krótko w imieniu starosty toruńskiego, pana Marka Olszewskiego, całego zarządu powiatu oraz radnych powiatu toruńskiego chciałbym życzyć ładnej pogody, takiej jak mamy teraz i przede wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj z gminnymi wieściami na ekranie możemy gościć właśnie podczas takiego wydarzenia jak to powitanie lata w Zalesiu. A to za sprawą czwartego zlotu grup rekreacyjnych. Tutaj akurat w tym miejscu przyznaję, że tegoroczny zlot grup dopisał. Udział w nim bierze 6 drużyn grup, które się tutaj do nas zgłosiły. Pozwolę sobie te grupy przedstawić. Grupa Chełmżyńskie Łozanki, grupa Babski Team, która przyjechała do nas z Głuchowa. Kolejna z grup, taka najliczniejsza grupa, tutaj ukłony w stronę Sołty z Sołectwa Kuczwały dla pani Kariny Stokłosy, która po prostu podjęła się takiego wyzwania i ona tutaj dzisiaj na Cypel przywiodła grupę aż 30-osobową, proszę Państwa, rowerowa grupa, 30-osobowa. I kolejna z grup to grupa Pogoda, gminna grupa rekreacji Pogoda, której też tutaj dzisiaj nie mogło zabraknąć. Gościmy także Klub Turystyki Kolarskiej PTT-ku Przygoda w Toruniu. No i dzisiaj tutaj dopłynęła do nas grupa rekreacji Białe Żagle. Mamy jeszcze takie specjalne tutaj nagrody. Jest nagroda główna, to jest taki bon upominkowy wartości 300 zł, ufundowany przez wójta gminy Chełmża, tak. I jeszcze mamy 3 nagrody, zestawy piknikowe, które ufundował tutaj dla naszych grup prezydent Torunia, pan Michał Zaleski, które też tutaj za chwilę zaraz rozlosujemy. Wschód oświetla nam nasz dom. Noga chce już zejść na suchy ląd. Wejdź do karczmy, wypić wina pan i skorzystaj, dzieńków pan. Oj, skorzystaj! Karczmy, co pod morskim lwem się zwie. Chleb tym razem nie dostałem, lecz samo serce otrzymałem cios. Poza barem zobaczyłem ją. Może rób pomoże, miło i pomoże. Lit odwagi odpaliłem sam, wypijając cały ruch do dna. Myśmy pójdę buziaka bat, lecz nie mogłem z krzesła stać. Hej, my dark lady, hej, my lady in dark. Jej czarne włosy to mój największy skarb, one przysłoniły mi świat.
krzyczy mi: ty, pijaku, wynoś się za drzwi. Bydełko, ta ślubem tylko jest, nie ożeni z tobą.